To czekajcie. No to już zaczynam nagrywać, no możesz mi zaspoilerować. No jak przyjdę kampanię, to jest Rzeku, koniec, to mogę ją powtórzyć. Jak przyjdziesz kampanię, to co? To mogę ją powtórzyć. Ci napiszę, przeszedłeś kampanię, dziękujemy za zagranie, nic nie możesz dalej zrobić. Wiesz co, mnie tylko jedno boli, że jest ale bardzo... Ale że tylko... gra się robi nudna no. W momencie, kiedy nie ma ropy, a ja przez połowę gry nie ma ropy w ogóle na działkach. I ja jedyne co robię, to wydobywam jakieś takie kupy. No widziałem, to masz dziwną taktykę, że na środku stawiasz. No a czemu miałbym stawiać inaczej? No bo człowieku, ty się tam bezpośrednio nad kurde złożem. No tak, tylko że to jest droższe bezpośrednio nad złożem kurde postawić. Skaner. Jest obski skaner strasznie, który skaner widziałem. Nie jest no, w każdym obski, razie, jest drogi człowieku... strasznie. No wiem, jest drogi, ale ci dużo daje. To znaczy nie w tych, w których gówno jest złoże, ale w tych, w których jest jakieś złoże, to jest obski. Tylko wiesz co ci powiem, że kurde... Obskie to są krety, stary. O jest. Tylko powiem ci tyle, że kurde... Niby... Są te, po co są te cztery osoby, nie rozumiem w tym. Bo nie masz żadnych bonusów. Wydaje jeśli mi się, masz że kasy. Jeśli oni będą mieli na koniec więcej kasy, to przegrywasz, nie? To się nic nie stanie, nie. To stary jest. Dziękujemy za zagranie, koniec gry. Tak? O tak. Kurde, źle zrobiłem, ale a nie, dobra. MKR jakoś ma ropę, no właśnie, są kurde. Bo on chyba wyszukł, no ale co ja mam wam powiedzieć, no to gratuluję mu kurde sukcesów w wydobyciu ropy. A u mnie nie ma ropy, bo wszystkie działki no zapół się skończyły. Wiesz o tym, że ten... Że co? To, o, to jest randomowe, to jest całkowicie randomowe i niektórzy mogą mieć po 60-70, a niektórzy po 30-40 tej ropy. Czy wiesz co, ja wiem, ale wydawało mi się, że jakby sumaryczna, wiesz, że jakby tak... Nie. Tak. O, ale kurde, minąłem. No i pięknie, wydobycie już idzie, widzicie? Tu będziemy sprzedawać. No dobra, to teraz daję typa z różdżką. I niech on coś znajdzie po drugiej stronie. Różdżką. Ja też miałem ropę na początku. Tam były takie miejsca, że była ropa, ale teraz już nie ma ropy, no. I co ja wam zrobię, no. Kreta wpuszczam w ziemię. Dobra, jest tutaj. Jak ci idzie? Ty przeganiasz tych swoich konkurentów? Wiesz co, nie, bo ja kupiłem gaz niepotrzebnie z wydobycie gazu z boku. I ciężko mi ten. Czekaj, wziąłeś to, że możesz doprowadzać gaz do tych? Tak, tak. I wziąłem dwa, a jedno wystarczy. W zupełności nie potrzeba dwa. To jedno zawsze się marnuje, nie? Bo jednego w ogóle nie używasz. No. Dobra. O co chodzi? Rada dla wszystkich, co nie mogą oglądać Twitcha z powodu adplayera i flasha. Ale przecież Twitch jest teraz ten. O fuck, czekajcie. O nie, trzeba coś sprzedać. Mi się zaraz przeleje. Jaki rank mam w HS-ie, bo podobno kurde, wydałem 2000 na karty. Nie wydałem 2000 na karty, tylko na wszystko w HS-ie. A rank mam teraz 5, bo nie chcę mi się wyższego wbijać. Kurde, do silosa lać, moi drodzy. Dobra, jest git. Ja po prostu mam takie podejście do Hearthstone'a, że lubię go, tylko że tam się nie opłaca... Znaczy, jeśli nie gracie dużo, nie opłaca to się grać. Strasznie do tyłu. A ja no po dlatego ja stwierdziłem, że nie będę ten, że nie będę w to grał, bo bym musiał jak Mati grać po 20 godzin dziennie, nie? No ja właśnie nie gram jak Mati, więc muszę pieniądze wydawać, no i tak dokładnie. Raz wydałem, drugi raz, no i 2000 ponad. No to tak, nie, grasz, będziesz miał karty, ja już opowiadałem Goniowi historię. Mati, no coś tam, poukładamy ci talię. Mati zobaczył moją talię, znaczy to jak karty jakie mam, nie no, to się nic nie da zrobić z tego. No to gówno, ja mam no. Teraz... I tyle. Ja mam znajomych moich, którzy grają w to tyle co ja i ten, i czasem patrzę na te ich kolekcje i po prostu śmieję się z nich. Jest, no szkoda po prostu gadać, no Blizzard jednak ma pomysł jak zarobić te pieniądze. Przecież tak samo kurde w tym, jak w tym, w Hotsie, przecież kurde, jak ja po prostu wszedłem do tej gry i pomyślałem, że ja musiałbym zagrać 200 meczy, żeby móc zacząć rankę wygrać, to powiedziałem w dupie, no kupuję za 20, nie tam za 40 euro sobie pakiet. Nie mam czempionów. Znaczy to jest jak dobre, no bo i wiesz. Dlaczego, jak który rank ma Bąkol? Ciekaw jestem, jak on jedni, tyle wiesz, gra. Jedni mają czas, jedni nie mają czasu. Gra jest przyjemna, chociaż ja bym nie chciał czasu marnować na ten... Na jak to się nazywa? Na jedną grę tyle, nie?
10 rank ma dopiero Bonkon? Jak tyle gra mówicie? Nie wiem. Ja tam grałem w tym sezonie, nie wiem. No niedużo, no kilka dni i jakoś wbiłem ten 5 bez problemu. Strasznie teraz dziwna. Buduj te rury krótkie, ale spróbuj jedną za drugą. Szybciej się upgrade'ują. Czemu by się miały szybciej upgrade'ują? Aha, że niby ten, ale mi nie zależy tu na czasie. Ja mam dużo czasu w tej chwili. Jeśli myślicie, że Hearthstone jest free to play, to ho, ho, ho. Nie da się, kurde. No dosłownie, jeśli teraz zacząłby ktoś grać w Hearthstone'a, to jestem w 100% tak pewien, że po prostu nic by nie mógł zrobić, no. Bo to, no to jest niemożliwe, teraz jest tyle kart z różnych tych dodatków dobrych, że nie da się kupować pakietów tak w miarę ogarnięcie, bo teraz są ten 3 różne pakiety. Nie można kupować ich w ten sposób, żeby mieć chociaż jeden dobry deck złożyć w miarę szybko. A po prostu jak z tego co widziałem na tych niższych rangach, to ile trzeba wydać, żeby cokolwiek w tej grze. Nie wiem, no ja myślę, że tak 200 zł. Nie wiem ile teraz ekspansje kosztują, ale tak przynajmniej sobie kupić kilka skrzydeł z tych ekspansji z kilka pakietów. To czemu ty wydałeś 2000? No bo ja chcę mieć wszystko. A i tak to jest najlepsze, ja wydałem człowieku 2000, gram w tą grę od kurde 2 lat, w sensie niedużo, no bo tam czasem przez miesiąc nie grałem, czasem grałem, ale gram w tą grę powiedzmy no tak, no średnio, zresztą mogę powiedzieć ile gier mam, czekaj zaraz powiem. Ja mam tak mniej więcej, nie wiem, z 1/3, 1/4 no. kolekcji. I ten, znaczy nawet mniej, bo te legendy, wiesz, legenda w tej grze jest warta 4 razy więcej niż kurde Epic, 16 razy więcej niż kurde Rare. Tak, ale nie jesteś w stanie i tak tego sprzedać, 64. No tak, no tylko mówię, że ten, czekaj, ja rozgrałem, mam 1300 winów i 700 winów na arenie, czyli mam 2000 wygranych, czyli pewnie mam 50% win rate'a, czyli no z 4000 gier mam w tej grze. I człowieku, po 4000 gier, kurde, no bieda. Najlepszy przykład to jest kurde Kryparian, koleś, który gra w Hearthstone'a od samego początku bety. Gra w niego codziennie po kilka godzin i to takim grindem, czyli on nie gra takich rankedów, tylko arenę, tam gdzie najwięcej golda można zdobyć. I on za zadanie sobie postawił zdobyć wszystko w tej grze, czyli wszystkie karty złote i zwykłe, nie? Człowieku jest teraz, nie wiem, gdzieś w 3/4, bo doszedł nowy dodatek. Mimo, że on też wydał trochę kasy, no po prostu ta gra no to jest taki, no tak jak są te, wiecie, klikery, co kurde, kupisz sobie coś, a tutaj nagle widzisz, a mogę jeszcze za 10 razy więcej kupić, więc muszę farmić następny dzień. Czaję, o co chodzi. Czaję go, nie o czym mówisz. No tak może być, że czaisz. No są ludzie, ja nie mówię, że trzeba wydawać pieniędzy na Hearthstone'a, tylko nowy gracz na pewno będzie miał bardzo trudno, żeby coś osiągnąć. A też jeśli chcecie być na bieżąco w mecie, a nie gracie dużo, to na pewno trzeba wydać. Ja tam sobie teraz tego, żeby z tego nowego Paladyna złożyć, też musiałem trochę zainwestować. On ma 25 tysięcy pyłu, on ma przecież wiele więcej, on ma chyba 500 tysięcy pyłu, tylko musicie pomyśleć, że złota legenda kosztuje 3200 pyłu. Więc sobie, a wiecie ile tych legend jest, na biliardy, bilionów. Ale co to, ja mam wyżera złotą legendę. Co? Mam złotą legendę. No to kurde, jesteś najlepszy. No to te legendy, jeszcze tylko ci brakuje 200 i człowieku będziesz miał pełną kolekcję. Dobra, moi drodzy, najprawdopodobniej nie ma już więcej ropy na całej mapie. Ten koleś szuka. Jedyne co teraz możemy, to zacząć w gaz wciskać te swoje łapy. Wiesz, że jak wcześniej skończysz, to dostajesz kasę do... A, widziałem twój odcinek na YouTubie, co byłeś frajer i kurde kliknąłeś i straciłeś całą ropę, co miałeś. Wiesz? Nie wiem, czy zdążę to wydobyć, ale trochę mi się nie chce inwestować w ten. Chociaż to wygląda na taki, że będzie trzeba tu dołożyć. Bo strasznie wolno idzie, a jak wolno idzie, to znaczy, że jest duże złoże bardzo. Te się zaraz wykończą, to nawet nie będę wydawał pieniędzy, to też się zaraz wykończy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czemu są nie ulepsza rur? No nie ma sensu ulepszać rur. Nie ulepszam rur, bo nie ma sensu, bo nie ma w ogóle ropy. To co, po co mam ulepszać? Tu jedynie, bo tu widzę, że wolno idzie i najprawdopodobniej możemy nie zdążyć, nie? Może jeszcze bym ten, ale nie mam kasy na to, żeby tu ulepszyć. No taki jest problem, jak jest ropa, to fajnie można ulepszać i ten, a jak nie ma ropy, to co ja mam ulepszać, żeby co, więcej wydam na te rury, niż oni tej ropy wyciągną z tych. Nie.
A co do tego pay to win, no to jest ten, no dobry przykład gry free to play to jest League of Legends, no bo tam możecie sobie kupić teoretycznie czempionów, ale tak naprawdę nie trzeba dużo farmić, żeby być w miarę. Dokładnie, wystarczy, że macie tam kilku czempionów i już jest spokojnie. A można zawsze sobie skiny kupować, no. Ale na przykład w Hearthstone albo w Hotsie to już jest większy problem, bo w Hotsie, żeby wyfarmić czempiona, dostajecie 20 golda za wygraną, a żeby czempiona mieć, trzeba mieć 10 tysięcy. No to trochę jest jednak farmienie. Kurde, nie są w stanie tego, nie są w stanie zapakować tych faktów. Tushibo, kamerka zasłania prawy ink. Ta, już zaraz. I teraz nikt nie wie, a może tam jest za 2, kurde, dolary ropa. A ty nie zauważyłeś i nikt ci z czatu nie może powiedzieć. A Guild Wars to chyba teraz jest już w ten free to play. Też Wildstar niedługo przychodzi. Jest problem, bo nie potrafią, nie wyrabiają się z tym, z tą ropą w przewożeniu. Jakbym kurde pograł w tę grę, gdyby nie to, że za miesiąc idę do kurde szkoły i nie chce mi się zaczynać grać w coś nowego, bo się jeszcze wciągnę. W Hotsie to jest moment, jeśli robisz quest. No nie wiem, ja w Hotsa trochę bardzo dużo gram i do tej pory wyfarmiłem, nie wiem, z 1/3 czempionów, mimo że kupiłem sobie pakiet z tymi za tam 40 euro. Jakie no tam też kupiłem sobie być? Monta za 20. No tam questy codziennie są za 400 golda albo za 600 golda i tak dalej, no ale to i tak jest mało, no bo jeśli na czempiona jednego grając codziennie trzeba farmić, czekaj, załóżmy 10 tysięcy. No z 20 dni. No to i to codziennie grając kilka meczów, no to nie jest fajnie. To oznacza, że nie wiem ilu tam jest, 40 czempionów, 50, no to przecież to ponad rok by trzeba grać codziennie, żeby wyfarmić wszystko. Dobra, powiem wam tak, ropa się już kończy, zostało tylko jeszcze w dwóch zbiornikach. Może bym jeszcze tu kreta gdzieś puścił, tu. Gazu i sprzedawaj. Kurde, i tak tu. Ci piszą. Tak, ale gaz puszczę dopiero jak będzie ten. Jak będzie się dużo. Gaz puszcza? Musisz się podłączyć do gazu i zamknąć wydobycie ropy. Tylko, że mało tego gazu widzę. Tu. To, że w LoLu masz dużo bohaterów, to jest zupełnie inna sprawa, bo trzeba zrozumieć, że gry takie, w których się kupuje postacie, żeby w nie grać, nie powinno się oceniać po ilości czempionów, tylko po tym, ile postaci trzeba, żeby móc grać. W Hotsie akurat jest tak, że zazwyczaj potrzeba po 2-3 postaci na rolę, żeby grać, czyli support, tank i jakiś asasyn, może, nie wiem, z jeden specjalista. To już jest przynajmniej 10 postaci, czyli 100 tysięcy golda. Znaczy są jakieś tańsze, no ale załóżmy, nie wiem, że jest 70-80 tysięcy golda. W LoLu, żeby grać, nie potrzeba tak naprawdę dużo, bo są różne role, które można wypełnić, plus niektóre postacie mogą się sprawiać na dwóch albo nawet trzech rolach. W LoLu się farmi o wiele szybciej. Co, podłączmy to, to się szybciej ropa wydobędzie. To zdobędziecie przynajmniej tak z 10 postaci i to już wystarczy, żeby zaczynać grać. No w Hotsie akurat wbiłem rangę pierwszą i gram dosyć dużo, więc trochę mogę się znać. Metę też śledzę w miarę na bieżąco. Jedyny plus Hotsa jest taki, że nie wprowadzają power creepów i te postacie, które wypuszczają, nie są jakieś super mocne. O fuck, nie mam tego. Nie mam kasy, żeby podłączyć rury. Muszę sprzedać coś szybko. Tylko cena po lewej spadła, ja chcę po lewej sprzedawać. Dobra, moi drodzy. Pompujemy cenę teraz. Tylko, że to będzie ciężko zrobić na lewą rurę. No człowieku, właśnie to jest problem, znaczy na lewo sobie zrobiłeś, a na prawej tam kurde i tak za dużo jest. Spoko. I że dopompujesz do 1.20? Jasne, że dopompuję, nawet do więcej dopompuję. Tak? Czekaj, tak, nawet do 2 dopompuję.
tylko muszą szybko wozić, bo wiesz, o kurde, bo już jest 20. Może bym zdążył, wiesz? No kurde, coś nie zdążysz chyba. Zdążę. To jest jak się odkłada na ostatni dzień. Wiem, ja już nie pierwszy raz tak odkładam na ostatni raz. Kurde, nie, sprzedadzą. 29 jest, jest, sprzedali. Jest, udało się, wszystko sprzedałem. Jest, kurde, 26 tysięcy, ale draseczkę mieli ludzie. Ludzie mieli draseczkę, no i co to było? No i widzicie, ja miałem tu 22, nie? No to beznadziejne. I co myślicie, że tu gdzieś będzie coś więcej? Tu już same takie będą rzeczy, że wiecie, że koniec gry, nie? 1000 golda dziennie zarobić. Ale to są no jak ty masz czas, kolego, grać 20 meczy dziennie, to ja pozdrawiam. Nie rozumiem, po co oni się tak licytują o te gówniane działki, na których i tak nic nie ma. Dobra, moi drodzy, standardowa procedura. Trzy krety zapuszczacie w glebę, nie? Czemu na kretach oparłeś swoją ekonomię? Bo krety są dobre, bo krety i gaz znajdą, i ropę, i wszystko, nie? Zazwyczaj trzy pierwsze krety, stary, robią mi grę. Tu coś jest, ale nie wiem, co to jest, czy to jest gaz, czy tu kreta wypuścić. O, tu jest ropa. Dobra, tu też jest ropa. No już widzę, że działka jest bogata, kurde, w kupę. Będzie najgorsza działka na świecie. Krety są dobre, ale nie na słabych polach. A moim zdaniem na słabych są ten, bo bym bez kretów bym gazu nie znalazł, a ja na tych słabych polach gaz potrzebuję. Znalazły mi dwa złoża. Aż wejdę do hotsa i powiem, kurde, ile wyfarmiłem, bo to jest, kurde, tutaj co kolega pisze, to żart jest. A co on tam pisze? No takie, no. Takie rzeczy weź tam, kolego, tak nie pisz sobie. Hoc gorszy niż gówno. Ja nie mówię, że hoc jest zły, no bo gram w niego, no i kurde, przyjemnie mi się gra, mówię, tylko że to jest zupełnie inny model niż, znaczy, zarabiania niż w LoLu. W LoLu głównym, znaczy, postawili głównie na skiny i to też widać, ponieważ wszyscy zamiast lubią skiny tworzyć patchy i tak dalej, to wypuszczają skiny. Ale a w hot się po prostu postawili na to, że ludzie będą chcieli postacie kupować i skiny. Ja w tym momencie. A te postacie są droższe w tym hotcie? Tak, o wiele droższe niż w LoLu. W LoLu dostajesz za mecze po 200, ten 300 IP za jeden mecz, nie? A czempiony kosztują maksymalnie 6300. Tutaj dostajesz po 20 za mecz, a czempiony kosztują niektóre 10 tysięcy. Czyli musisz no-life'ić całe życie, stary. No ja mam 500 gier rozegranych. A bohaterów mam, jak sprawdzić, kurde, no bo tak nie sprawdzę, bo z rotacji mi też pokażę niektórych. Ale załóżmy, że mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. No załóżmy, że mam z... no nie, nie mam 20 postaci, no, ale mam z 18. Stary. Mam z 18, do tego kupiłem jeszcze sobie cały zestaw burzy, w którym jest 8 postaci. Czyli ja przez całą grę swoją, przez te 500 gier wyfarmiłem 10 postaci. Tak jest, gonił 10 postaci, moi drodzy, wyfarmił. A wy? Ile w życiu wyfarmiliście? A w LoLu przez 500 gier, no może nie są takie krótkie, no ale w LoLu przez 500 gier wyfarmiłoby się no trochę więcej jednak. Ja nie mówię, że HOTS moim zdaniem jest dobrą grą, no tylko no, ja jakby przeszkadzał mi HOTS, no to przecież nie kupowałbym, ile za to zapłaciłem. 20 euro, czyli 100 zł zapłaciłem za jeden pakiet w HOTSie. No nie płaciłbym tyle, gdybym mówił, że HOTS jest złą grą, tylko no, mają taki typowy model zarabiania, tak samo jak w Hearthstone. Bogatemu... W Hearthstone nie płaci nie cię za skinę, tylko za kto karty. Bogatemu goniowi zabroni. No co, kurde, właśnie się zacząłem denerwować na tego kreta. Poszedł i się schował, już myślałem, że zniknął po dwóch kratkach, które odkrył.
Boom. No i co? I walicie w ten zbiornik. Tu i tu. Ale gdzie? Bo nie widzę tego w ogóle. Może tu. Dwa krety zapuściłem w ziemię. Gdzie on coś wykrył? Masakra. Chyba, że głębiej, wiecie? Bo oni też wynajdują głębiej. A może płycej? Może czy co, płycej, tu się raczej nic nie zmieści. Tu się raczej nic nie zmieści, tu też się nic nie zmieści. Moim zdaniem jesteś, jesteś tutaj. Profesjonalnym wykrywaczem ropy. Aha. Już wiesz, gdzie kurde co jest. Czemu nie używam skanera? Bo skaner jest drogi. I nie wykryje mi wszystkiego, czego ja pragnę. Rozumiecie? A ja mam duże pragnienia, jeśli chodzi o ropę naftową. Skryte. Nie lepiej odkrywać rurami i tak będziesz musiał. Tak, tylko że rura dotąd kosztowałaby mnie 300, a w dół później jeszcze dodatkowe 300, czyli bym 600 wydał na rurę. A jak na przykład będzie tutaj, to wydam 500, nie? Ja ci kurde mówię, że skaner puszczasz przez całą mapę za 10 tysięcy i człowieku masz wszystko wykryte. Trochę tak, ale ja i tak mam wszystko kretami wykryte, wiesz, za 10 tysięcy to tylko bym 100 proszę, kretów wcisnął. Te krety to ci kurde... Stary, 100 kretów jakbym zapuścił, to wiesz ile to jest? To jest 100 kretów razy 12 to jest 1200 kratek, to by mi całą mapę odkryło 100 kretów. Policz, no nie wiesz czy jest 1200 kratek, człowieku, policz najpierw te kratki. No, tutaj no stary policz. Raz, dwa, kurde, dużo. No policzyłeś, no. Ale ja nie wiem, czy on macha na dół, a może on u góry machał. No teraz, wiecie, już zapuściłem trzy krety, to to skaner coś tam. No kurde, jakbym tu tych kretów nie zapuścił, to by było czarno. Ja bym tu puścił skaner, nic by nie było. Tu bym puścił skaner, nic by nie było. Tu bym puścił, bym wydał 500 na skaner i nic by mi nie odkrył, rozumiecie? Bo skaner musisz umieć puszczać, czeku. Skaner puszczasz tam, gdzie jest złoże ropy. Ale ja nie wiem, czy on jest u góry, czy na dole. A, no i to jest twój problem, kurde. Stary, jak ja bym wiedział, gdzie jest złoże ropy, to bym w ogóle skanera nie potrzebował. Tę rurę doprowadził, tak jak synek mówił. No ale no, skaner po prostu byś puścił tam, gdzie jest ropa i byś miał. Tu jest ropa, pod kamieniem, bo już widzę, kurde. Widzę, że ten Dilge ma jakieś problemy, kurde, tutaj z agresją. Co bardzo się żywo angażuje w dyskusję. Jak ktoś się z nim nie zgadza, to zaczyna... No, kolego, jak tobie, dla ciebie dyskusja o tym, gdzie się więcej zarabia i tak dalej, doprowadza do tego, że ludzi do szkoły wysyłasz, no to trochę coś jest z tobą nie tak. Moim zdaniem w LoLu się o wiele szybciej farmi niż w Hotsie, o wiele. Mimo, że w LoLu jest więcej czempionów, to w Hotsie to się ciężej farmi. Nie zgadzasz, za dużo to ropy po prawej jest. Nie ma problemu, no ale nie musisz wyzywać ludzi. Fak, zapomniałem, że trzeba ten. Nie, kurde, ci napisał ktoś stary 3300 kratek tak na oko. I kurde, na oko też mi się zdaje, że tak. Ja myślę, że 3400. Na oko to coś tam umarł. Nie wiesz, stary, co stary. Umarł. No ktoś umarł na oko, no tak się mówi. Stary na oko i umarł. Dobra, i wszystko idzie pełną rurą, tak zwany. July jest stary, taki miesiąc, Jule. No i powiedz, wziąłeś tą człowieku rurę sobie i popatrz, jak nieuwolniutko płynie. Po co ją ulepszyłeś na trzeci poziom? Dobrze płynie, dobrze, bo końcówki źle zrobiłem. Jako tak źle popłynęło ci, że o Jezu. Dobra, jak on nie znajdzie więcej ropy, to jest tragedia po prostu, to co ja tu znalazłem w tym. Oj, prawie mi się wylała. Ale to są bieda szyby, wiecie? W Bytomiu. Bytomskie bieda szyby.
O, już ktoś wierci u mnie. Dobra, trzeba zacząć szukać tego gazu. Dobra, tu jest gaz. Nie no, w HS-ie da się mieć, przecież Mateusz też gra od początku, no i on tam na tego HS-a wydał, nie wiem, pewnie tylko na te dodatki. No tak, ale Mateusz gra, wiesz, 300 godzin streama w miesiącu i... Ja mówię tylko, że z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia osoby, która gra w Hearthstone'a, siedząc sobie na kibelku albo grając w inne... Ja nie gram nigdy tylko w Hearthstone'a, zawsze albo gram w coś innego i w Hearthstone'a, albo oglądam coś i w Hearthstone'a. Więc dla mnie na przykład ja nie angażuję dużo czasu w to, więc no potrzebuję wydać pieniądze, jeśli chcę no, się bawić tymi fajnymi dekami. Dobra, na tym polu już nie ma więcej ropy. To jest to, co żeśmy wydobyli, to jest wszystko, co mamy. Teraz trzeba to dobrze sprzedać, wiecie? No to pompuj, kurde, gaz. Czekaj, bo muszę co... A tu już zaraz jest koniec miesiąca, a ja, taka cena, kurde, ropy jest, że masakra. Najlepiej by mi było po lewej popompować gaz. Nie mam rurek porobionych jeszcze, wiesz? To według ciebie to, że zebrałem wszystkie postacie w LoLu przez 4 lata jest lepsze niż zbieranie wszystkich postaci w chocie przez pół roku? Nie wiem, o co chodzi. No ze mną się kłócą. Nie wiem, czy wszystkie postacie w pół roku w chocie się zebrać bez wydawania pieniędzy, to kolego naprawdę musi ci mama dużo do piwnicy przynosić jedzenia. Bo kurde, to chyba trzeba by grać po 15 godzin dziennie, żeby w pół roku wyfarmić wszystko. Zresztą mówię, no ja też nie chcę się wypowiadać tak idealnie, no bo też w tego ani w LoL'a, ani w Hotsa nie zebrałem wszystkich postaci. Ale wiem, że jak Flamiego oglądałem, to on grał przez bardzo długi czas, dużo w tego Hotsa i no nie miał jeszcze wszystkich postaci, jak oglądałem go ostatnio. Jeszcze krety zapuszczę, moi drodzy, i czekamy, gdzie się cena lepsza zrobi. Na sam koniec i tam będziemy pakować, nie? Ale nie musicie, ludzie, banować tych, co tak sobie śmieszkują, no. Mi to nie przeszkadza. Dobra, ropa się kończy chyba, tu już mi się wydaje, bo coś tak wolno idzie, że tak strasznie szybko jeżdżą. I to mi się w tej grze nie podoba, bo mi się nie podoba ta walka o to, co ten. Dobra, ceny spadają i to dość szybko. W której grze? Dobra, pompujemy ten. Będziemy pompować, wiesz? Bo nie dotrzymamy do grudnia z taką ceną, wiecie? Kurde, 20 dolców masz. Kurde, nie mam kasy, żeby ten, żeby napompować kasę, żeby tego, rurę połączyć, wiesz? Ale jestem gość. Dobra. Cena wzrasta. Odbanuję, kurde, tego ty. O nie. Dobra. Kurde, w serialach ktoś pytał o to, jakie seriale oglądam. To w serialach się strasznie opuściłem. Ostatnio na bieżąco jestem tylko z kilkoma. Teraz oglądałem ostatnio na pewno Sudsów, oglądałem, bo się skończyli. Czekam teraz na Flasha, Arrowa i kilka innych.
ale bardzo dużo przestałem oglądać tam True Detective'a, Blacklista i tak dalej. Połowę seriali, które wcześniej oglądałem, już przestałem, bo no, nie nadążałem za tym wszystkim. A czego gaz podnosi Dobra. Cenę? Bo to jest gaz bo trujący. To jest taka gra. I zabijacie tam ludzi w tej fabryce i szantażujecie ich, mówicie, jak nie podniesiecie ceny, to zabijemy wam wszystkich ludzi. No, gazujecie po prostu ich i oni wtedy szybciej tam pracują i fajniej jest. Serial Narcos? Nie wiem, co to jest. Narcos. Narcos nie oglądasz, stary. Do koniec to jest. Ten serial nie ma jeszcze zarysów. Koniec. O, jeden, tylko dwóch złóż gazu nie znalazłem. 18 tysięcy, moim zdaniem, i tak. No i co, progress saved, ale my już nie mamy. O, wiem, co oglądałem. Nie ma co robić. O, nie, jeszcze jest zimowy teren. O, fuck. To tego nie wiedziałem. O, to tu będzie na bogato, powiem wam. Ty co, oglądałeś Mister Robota? Nie, ale to podobno super jest. Człowieku, super bardzo jest. I podobno oni są hakerami tam. Tak, człowieku, tam są prawdziwe hakery. Naprawdę mnie... ja mam to w dupie, ale niektóre osoby naprawdę się przejmują tym, że jak w telewizji, człowieku, ludzie wpisują, kurde, klepią w tą klawiaturę 50 symboli na sekundę, to nie jest hakowanie. I wiesz, wszyscy się właśnie podniecają w tym Mister Robocie, jak to prawdziwe hakowanie jest, że tam prawdziwe, kurde, schematy, nie schematy. Moim zdaniem, mi się podoba strasznie, bo po prostu zajebistą fabułę ma. I plot twisty. Moi drodzy, jest szansa na to, że mamy teraz porządne złoże tutaj. A może ziemia będzie zmarznięta i krety nie mogą do niej wchodzić. Nie wiem, co to się cała może... twoja strategia, kurde, poszła. No tu jest jakaś ropa, tu będzie coś. Tylko co? Musimy to odkryć, co tu będzie. Powiedz no, mi, chyba... co dają diamenty, kurde? Możesz je wymienić na informacje o dobrym złożu. Ale i tak wiesz, gdzie jest dobre złoże, bo ono zazwyczaj, wiesz, jest tam, gdzie ten. Gdzie inne dobre złoża są, więc to bez sensu w ogóle jest wydawanie na to kasy. Albo możesz je sprzedać. Ale tam za 2000 czy coś takiego. Też trochę bez sensu jednak. Powiedz mi, czy ty w planach masz Deruma, tak? Tak. Czy na tym streamie NVD będziesz musiał samotnie podróżować przez kurde Deruma? No chyba tak, no co zrobię. Aha, no dobra. Nie, bo się zastanawiałem, kurde, czy można ci towarzyszyć. No znaczy nie, no możesz tak. mi towarzyszyć, ale ty mi będziesz spoilerował albo się śmiał głupio. Nie będę ci spoilerował, no właśnie będę się śmiał głupio, no. No dobra, to możesz być, stary. To mówię ci, super sprawa. Jak już wiesz, jak te zagadki rozwiązać, a widzisz, jak ktoś się męczy z nimi. Dobra, moi drodzy, i tu jest trochę inaczej niż ten. Tu jest trochę inaczej niż na tych innych mapach, bo tutaj musimy już zarabiać kasę szybko. Ktoś ci napisał, kurde, diamentami można przedłużyć miesiąc, jak to działa? A, tak, możesz dodać, nie, że nie, na grudniu ci się chyba nie kończy czas, tylko jeszcze tam później. Bo normalnie w grudniu masz koniec, wiesz, koniec wydobycia, nie? No z tego co wiem, Deruma na PC to samo co na telefon. Tylko ja muszę powiedzieć, że jak grałem w tego Deruma, to miałem trochę inne TT. Znaczy więcej miałem kontentu niż na, było na PC-owym, na PC-owej tej wersji. Tak? Tak, to właśnie też jestem ciekaw. Jak oglądałem Liryka, to się zdziwiłem strasznie, bo on skończył tą grę dużo wcześniej niż ja. W sensie, znaczy może nie może dużo wcześniej, grał. Ale tak, nie, no bo no, skończyła mu się gra z level przed tym jak mi. Pamiętajcie ludzie, nawet jak będzie grał w Deruma, nawet jak nie znacie odpowiedzi na jakąś zagadkę, to musicie fail fisze pisać za każdym razem jak sobie nie wychodzi coś. No. I mówicie, no przecież tutaj to jest, no w lewo. I kurde, i tak będzie się Sobar zestresował i was banował i będzie śmiesznie. Nie, bo na NVIDII nie jestem taki przyjazny, wiesz? A, no... To będzie wam mówił, przepraszam widzowie, no nie wiem. Ale będziecie wiedzieć, że w sercu już wasze niki zapisuje po prostu sobie, kurde, paznokciem na biurku, żeby tylko was zbanować u siebie potem. Ciekawe, czym się różni ten teren zimowy, bo się tu nic nie zmieniło jak na razie.
Dobra, trzeba tych typów z różdżkami wysłać, niech mi szukają. Chociaż w sumie tu może być tyle tego, że lepiej krety też poślę od razu na zapas. Bo mówię, tu już powinna być normalna ilość ropy, widzicie? Tu jest ropa, tu jest ropa. No to będzie... O kurde, jaki wielki zbiornik to jest. Mój ulubiony serial to są Friendsi. O ja pierdzielę, jaki zbiornik ropy. O fuck. Dobra. Diament ci piszą wszyscy, diament. A, to jest diament? Muszę kreta po niego puścić, wiesz? Bo kret wynosi diamenty. Diamenty z tego, z ziemi. Kurde, gdzie masz ten diament, bo ja go nawet nie widzę. A tam, dobra, widzę, kurde. Mm. No i teraz możesz sobie rok przedłużyć, widzisz? Mogę. Mogę sobie przedłużyć rok. O kurde, 13:30, już muszę kurde jeść pierwszy obiad, tylko zaraz wracam. To jest spoko, bo tutaj się już opłaca upgrade'y robić, wiecie? Zróbmy duży zbiornik. No nie no, będziemy tu mieli bardzo spory problem. Nie wiem, czy ja to zdążę wszystko wydobyć na czas. Tu jest jeszcze zbiornik. Musimy tanio sprzedawać, bo trzeba te zbiorniki połączyć, bo nam się zaraz ten... Dobra, teraz nie sprzedajemy, teraz walcie w zbiorniki. Jeden sprzeda, puścimy typa z różdżką, żeby jeszcze wyszukał tej ropy. Ja pierdziele, i co? Gdzie on tu znalazł? Tu pewnie gdzieś. Będzie kolejny zbiornik potrzebny. Tu jest. Kurde, masakra trochę. To jest chyba, on chyba o tym mówi, nie? Dobra, walcie w to.
Powiem wam, że cenę mamy niezłą, nie? Nie wiem, czy tu jeszcze zbiornik postawimy. Już nie wejdzie. Dobra, nie sprzedawać. Wszystko do zbiorników. Dobra, z prawej się wszystko już wytego. Wykończyło. Tu też się skończyło. Ale możemy tak połączyć, to będzie szybciej szło ten. Zresztą co dam? A wiesz co, wydobywam, nie? Ropy tu już więcej nie ma, ale damy sobie radę. Bo ten jeszcze zbiornik musimy wywalić do końca. A później tylko gaz podłączyć i będzie git. Jeszcze byśmy gazu znaleźli trochę kretami. Bo się przyda. Tu coś jest. A nie, to jest ten zbiornik duży, dobra. Tu jest jeszcze. Tu jest jeszcze. Kurde, chyba się zapełniło już wszystko, wiecie? O, dobra, on się wykończył. Dobra, moi drodzy, i teraz będzie trzeba dopompować jednego tego. Trzeba będzie jedną stronę dopompować gazem i sprzedać to wszystko. To nie będzie za proste. Dziesięć koni powinno nam starczyć. Albo dajemy 40. Dobra, to jest maksimum. 40 to jest maksimum. Patrzymy, gdzie cena rośnie. Po lewej rośnie. Takie cztery zbiorniki wykończyć to trzeba trochę ten. Trzeba się trochę postarać. A kurde, no to gazuj. A nie możesz już połączyć z tymi gazami, żeby nie, się bo jak połączę dwa, to ten. Dobra, łączę lewy. Dobra, pompujemy lewego. Cena rośnie. Dobra. Wystarczy ci jedno takie złoże gazu? Jak więcej dasz, to nie będzie szybciej? Nie, one się jakoś tak dziwnie zużywają. Ja je po kolei wolę podłączać. Mówią, że kurde nie opróżnisz tego, ale co, zawsze może kurde sobie diamencikiem przedłużyć czas. Opróżnię, opróżnię. Nawet nie wiem, czy nie za szybko zacząłem sprzedawać, wiesz? Dobra, teraz walicie wszystko na sprzedaż. Wiesz, oni teraz po 3 sprzedają, nie? Dolary. I to jest dużo bardzo. To masz łeb. No. Jak ktoś tak umie sprzedawać, to kurde, może mnie uczyć gry.
A jak nie umiecie tak sprzedawać, to jakby to powiedział Goniu, jesteście nikim. Koniec. Wszystko wyrobione. O, 96 tysięcy, moi drodzy. Co wy na to? Aż zrobię F12. No, już jestem mistrzem gry, już mam prawie najwięcej. The point where ideas about the rest of the game would be most welcome. Please join the discussion on Steam forum, oni mówią. To nas nie interesuje, ta technologia. Moi drodzy, co dobre to było, co? No ta gra to jest fajna taka jakby no, taka, no gierka, no ale nie ma tutaj żadnej fabuły ani nic, to jest kiepskie. Gdzie ja poszedłem? Nie chciałem fajne... tu. Fuck, źle poszedłem, ale może mi się poszczęści. Źle kliknąłem. To było fajne jakby w jakimś simie było. Tak taka średnia ta gra jest moim zdaniem. Albo wiecie, kupmy sobie to. Chyba nic więcej i tak nie możemy wynaleźć. Większy skaner. Nie. Dobra, idziemy. Hearthstone nie musi mieć fabuły. Znaczy nie, Hearthstone ma fabułę, kurde, że się wszyscy siedzą w karczmie i grają w karty. Serce nie ma fabuły. Jak nie ma fabuły? Przecież jesteście w karczmie i walczycie z jakimiś typami, co są w karczmie z wami. Tak jakbyście powiedzieli, że Gwint nie ma fabuły. A przecież Wiedźmin trwa, ja 80 godzin grałem. Żeby Gwinta? Wszystkie karty zdobyć Gwinta. Coś mi ten krew nie... Co, ale kurde, za każdym razem jak już mi się nie chciało grać w Wiedźmina, już miałem dosyć tych polowań na potwory, to kurde, Gwincik to była rzecz dla mnie. Powiem wam, że chyba znaleźliśmy złoże biedy znów. Przecież nie, po prostu przestań te krety zatrudniać, kurde, będziesz miał złoża bogactwa. Nie, bo źle kliknąłem na mapę po prostu i poszedłem w złą stronę, nie? O, fuck. Nie wiem, czy tu kamienia nie ma po drodze. Może być. Dobrze, bradaty, ale w Hearthstone masz trochę bardziej rozwinięty gameplay niż tutaj. Moim zdaniem w takich grach potrzebne jest coś więcej. Niż w Turmoilu? Tak, no chociaż jakby jakiś rozwój większy. No to, że możesz sobie ulepszyć, kurde, to 5 razy i przez całą grę napotykasz po prostu jedyne co więcej to gaz i kamienie, to nie jest dużo. Moim zdaniem powinny być jeszcze... Wiesz co by było zajebiste, gdyby to było na multi, że ja mogę sobie wybudować swoje i obok drugi grać swoje i walczymy kto więcej w gazu i tego. To by było super. Jeszcze marzy mi się. Łączycie swoje... Strumienie. Strumienie. Tak. Krzyżujemy stare strumienie. Nie, wydaje mi się, że chyba biedny ten. No ludzie, bez jaj, no przecież to logiczne, że w Hearthstone fabuły nie ma, no już weźcie nie bierzcie ten, ja tylko mówię, no że można zawsze na siłę jakąś znaleźć. W takich grach na przykład, no nie no, wiem, ale przecież w tym dodatku było... jest powiedziane, że idzie jakiś tam koleś nadchodzi, nie? I on teraz wyzywa. No bo to przecież jest na dodatki są na podstawie tych fabuły. Rajdów z WoWa, no, człowieku. Dodatki są na podstawie fabuły. Tak. No. W ogóle ostatnio miałem zamiar zacząć czytać książki tego Warcrafta. Już nawet sobie zrobiłem kurde linki i wszystkie człowieku. Ale głupio ci było wejść na dział dziecięcy. Cicho, kurwa. Żal cię. Ale człowieku, to jest poważna literatura. Ale nie, po prostu jakoś nie mam zapału, żeby to zacząć. Na pewno bym tego nie kupował, tylko jakoś online czytał sobie. Ukradł, czyli? No, ale nie lubię online czytać. Dobra, moi drodzy, trzeba zatrudnić profesjonalnego różdżkarza. Ludzie się w ogóle pytali, ja nie wiem, nie mieliście kiedyś studni? Wiecie, że się studnie szukają różdżkarze. Łażą tacy, taki typ do was przychodzi na działkę z różdżką i szuka wody, nie? Nie, ale naprawdę tak jest, bo mojego dziadka u taty, no zawsze różdżkarz przychodził i szukał, nie? A wy się śmiejecie, kurde, że różdżkarz. A jak byście chcieli wodę znaleźć, kurde? Wyobraziłem sobie kolesia z taką starą różdżką. No tak właśnie chodzi z taką różdżką z patyka może nawet.
i mu tam przyciąga coś. Nie wiem, o co chodzi, ale tak zawsze było. Chodzi, wywija różdżko i o, tutaj woda. Kurde, powiem wam, że mam mieszane uczucia co do tego. Co do tej miejscówy. U mnie też byli, kurwa, chodzą po świecie różdżka, że szukają pracy. Ojeju. Wy się śmiejecie, a to starożytne te, z Shaolin przecież metody. Mag wody. To jest waterbender z tego, z Avatara. No. Widać, że miastowi. No, muszę wam powiedzieć, że jeszcze nigdy nie spotkałem u siebie w Warszawie kogoś, kto z różdżką chodzi i szuka wody. Stary, jak nigdy z różdżką nikt nie szukał wody, to powiedz mi, jak w jakim świecie magii ty żyjesz? Prawdziwym. No to ty nie masz marzeń w takim razie, stary. Jeśli nie przyszedł na twoją działkę koleś i nie znalazł, stary, różdżką wody, to ty nie masz marzeń. Jako dziecko. A dotykał cię tą różdżką ten człowiek, co ci wody szukał? Nie. O, może tam, może weź się rozbierz, może tam trochę wody znajdziemy. Jak człowieku, założy się, że takich różdżkarzów to musimy na wsi miałeś. Stary, to ciebie chyba nie taką różdżką, kurde, dotknął, jaką trzeba, co? Ja słyszałem, człowieku, że każda wieś miała swojego, kurde, wioskowego pedofila. Ale gdzie, jak kurde? Stary w bracie. No kurde, nie, na tym waszym Śląsku też pewnie. Też pewnie jak u was? Nie no, jak stary w bracie. Co chodził koleś zawsze, mówi, a ten to kto? A, wioskowy pedofil. Jak babcia cię straszyła, że jak będziesz sam po zmroku chodził, to stary cię dorwie pan kurde Kazio. Ty, no i zniknął ten koleś, to on, czyli o co, on coś znalazł czy nie znalazł, bo już teraz nie wiem. Ty, no trochę jest tutaj ropy na tym terenie, ale to nie jest, nie ma nawet, się nie umywa do tego co wcześniej, nie? Było. Dobra, sprzedajmy trochę, bo kurde. Trzeba zarobić na życie. I na różdżkarzy oczywiście też. Arkadia RPG? Co Arkadia RPG? Nie wiem, ktoś napisał, czy zagrasz może w grę Arkadia RPG? Czy co, tak średnio chyba raczej. No nie wiem, dla mnie Arkadia to jest centrum handlowe. Jak się zastanawiam, co w tym Arkadia RPG można robić. No to zakupy właśnie. Tylko Arkadia to w pełni darmowa tekstowa gra fabularna, w której jednocześnie może uczestniczyć wielu graczy. Każdy z nich, wcielając się w dowolnie wykreowaną przez siebie postać, przymierza świat inspirowany dwoma bardzo popularnymi pierwowzorami fantazy. No i człowieku, nie chcesz zostać magiem elfem? Tak średnio bym chciał zostać magiem elfem, wiesz? Dobra, tu już chyba nie ma więcej ropy, bo koleś jeden się zawinął stąd, wiecie. To osób stary gra na w jednym momencie. Kurde, muszę więcej kretów popuszczać tutaj. Bo nie mam gazu, w ogóle nie widzę na mapie. Jeszcze co, jeszcze jednego różdżkarza na wszelki wypadek kupię, bo nie jestem do końca pewien, czy na pewno jest ten. Tam już nie ma ropy, dobra, popuśćmy to. Jeśli tylko sprzedawał tą ropę i sprzedawał, a co z marzeniami?
stare marzenia są dla słabych. Ale gazu tu jest po lewej dużo, ja pierniczę. Ty dogazujesz coś. Tak. Mówiłeś, że tak mało jest, a patrz ile kurde, 10 kilo. No, 10 kilo gazu. To wolą inne karcianki od Hearthstone'a, po prostu pieniędzy na Hearthstone'a nie mają. Tyle tak. Powiem. Tak, stary, powiedziałem. Tyle powiedziałeś i powiedziałeś już, stary. No. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że jest nieźle jak na razie, bo mamy trochę gazu tu, żeby podpompować. Tylko jeszcze bym tak z kilka trochę tych sprzedał, bo potrzebuję silosy. Potrzebuję silosy i potrzebuję na ten. Dobra, mamy to. Teraz się musi wydobyć z tego wszystkiego. Tu już się moim zdaniem powinno szybko wydobywać, chociaż to zależy. Trochę tu w lewo powinno być, a trochę w prawo, nie? I będzie git. Nie wiem, czy to się jeszcze opłaca ulepszać. Ile amfetamina kosztuje? My to i tak wyssiemy zaraz. 40 zł, no mniej więcej. Ale za ile? Za gram. To dużo. No... Znaczy, no zazwyczaj amfetamina jest tańsza od marihuany, tylko no też lepiej kupić od kogoś nieznajomego marihuany niż amfetaminy. A co to może być na przykład? W takiej na człowieku, no gówno, no. Od marihuany, nie wiem, słabej, ciężko to, nie chcę też mówić, bo kurde są przypadki, że kurde AIDS-em się zarazisz czy coś. Znaczy może nie od marihuany, ale ten, ale nie, ogólnie kupowanie amfetaminy z nieznanych źródeł jest bardzo niebezpieczne. Z tego co słyszałem, nie żebym sam kupował. Ja nigdy nie kupowałem, żeby nie było amfetaminy, ale wiem ile kosztuje. W Warszawie zawsze jest tak z 5-10 zł taniej niż ten Zielsko. Taniej Zielsko? Niż Zielsko, amfetamina taniej niż Zielsko. Czemu? Bo nikt nie chce kupować amfetaminy, bo się ludzie boją, że umrą. Nie wiem, chyba taniej się robi, nie wiem jak to działa. Moi drodzy, pompujemy. Pompujemy ceny! Nie wiem, czy tu wypompujemy tyle, ile byśmy chcieli. Dobra, i wszystko na sprzedaż. Ale kurde, dopompowałeś tu cenę. Aha. A z tej prawej nie bierzesz już gazu? I na środku? Z której na środku? Masz jeszcze dwa złoża gazu. Nie, nie, wziąłem z prawej i na środku też wziąłem, na środku? Ale już więcej nie widzę. Mam nadzieję, że ta cena jeszcze jakoś się utrzyma, bo ona strasznie szybko później spada, w zależności od tego, jaka była na początku, wiesz? Ale prawie 3 jest, nie? Masz jeszcze na środku obok, znaczy tak po prawej na środku. Dobra, 80 tysięcy. Po prawej na środku, a tutaj! Teraz widzę dopiero, ale to już koniec jest. A mogę spuścić gaz z tego, nie? Żeby nie było. No i mogę skończyć przed czasem. Stop level.
No, jeszcze jedno złoże gazu było nieodkryte. 87 tysięcy. No, jak dla mnie odpowiednio. Odpowiednio, moi drodzy. Tutaj żeśmy byli, nie? No, tu by było trochę lepiej, ale żeśmy zmaścili aukcję. Ale teraz kończymy Turmoila, moi drodzy, bo się będziemy na stream NVIDII przynosić. 3 minutki przerwy, 5 minutes break, zaraz do was wracam i jeszcze chwilę pogadamy i się przenosimy i będziemy grali w super grę. Co Goniu poleca? The Room. Kto do mnie dzwonił? Bonkol do mnie dzwonił, a co on ode mnie chciał? The Room, moi drodzy, zaraz jesteśmy z powrotem. Reklamy.